Jest mi bardzo miło, że mam zaszczyt uczestniczyć w tym evencie, już zresztą po raz drugi, i spotkać tylu wspaniałych ludzi, z którymi naprawdę możemy porozmawiać zupełnie na poważnie o poważnych tematach, czyli o bezpieczeństwie IT. Po raz pierwszy mam przyjemność uczestniczyć w FanB. Na razie mi się podoba. Mam okazję dzisiaj też mieć prelekcję. Będę mówiła o nowoczesnym marketingu w social mediach, na przykładzie właśnie Nicolaus Banku, i mam nadzieję, że spodoba się ta moja prezentacja i będę też zapraszana na kolejne. Z firmą nową nasz bank współpracuje od 3 lat, kiedy to w 2020 roku przeprowadziliśmy wdrożenie systemu w naszym banku. Z punktu widzenia budowania przewag konkurencyjnych, najważniejszym elementem z poziomu systemu są dla mnie 3 rzeczy. To jest funkcjonalna, niezawodna aplikacja mobilna, której ostatni nowy wygląd został dobrze przyjęty przez naszych klientów. Z pewnością elektroniczny obieg dokumentów. To jest system, którego cały czas się uczymy i staramy się rozwijać. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na bankomaty, urządzenia recyklingowe dostarczane przez firmę Keba. W naszym banku wdrożyliśmy już 3 takie urządzenia. Kolejne 2 czekamy w tym roku. Także na bazie doświadczeń naszych przez te 3 lata mogę stwierdzić, że firma nową to rzetelny i dobry, sprawdzony partner w biznesie. Z firmą nową współpracuje nam się bardzo dobrze, współpraca jest wieloletnia. Jeżeli chodzi o konferencję FanB, osobiście uczestniczę w tej konferencji już 2 rok. Uważam, że jest to ciekawe miejsce do tego, żeby poznać kolejnych nowych ludzi, wymienić się doświadczeniami i co jako każdy z banków możemy wdrożyć u siebie, jeżeli chodzi o usługi, które będziemy oferowali naszym klientom. Jako Łódzki Bank Spółdzielczy współpracujemy z firmą nową od 2021 roku. W tej chwili jesteśmy na etapie cyfryzacji procesów. Wykorzystujemy coraz szerzej moduł EOD, oczywiście bankowość mobilną, bankowość internetową. Staramy się być bankiem, który wykorzystuje to wszystko, co daje nowum nowoczesnego, można powiedzieć maksimum możliwości, które daje system. Czyli nie tylko opcje, które są dostępne, ale również być bankiem, który testuje nowości, który wnioskuje o pewne nowości i który proponuje pewne rozwiązania i kierunki rozwoju systemu Novum. Z Novum pracujemy od końca zeszłego roku. Poznaliśmy się bodajże na forum bezpieczeństwa banków. No i od tego czasu bardzo się cieszymy, że Novum przystąpiło do inicjatywy FIDO, wdrażając funkcjonalność FIDO 2 do systemów bankowości elektronicznej. Dzięki temu też klienci Novum mogą korzystać z funkcjonalności FIDO 2, czyli uwierzytelniania odpornego na phishing. Jak wiemy, phishing jest numer 1 przyczyną wycieków danych, a banki są szczególnie na te ataki narażone.